Na scenie Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju odbyły się jasełka pod tytułem Opowiedz mi mamo w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy Zdroju i Koła Wolontariatu Regionalnej Szkoły Turystycznej. Jasełka przygotowujemy co roku w naszym ośrodku, ale w tym roku w sposób szczególny chcieliśmy zwrócić uwagę na wątek patriotyczny, ale nawiązaliśmy również w sposób szczególny do postaci Maryi. Kardynał Chlont powiedział, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I do tego wątku nawiązujemy w naszych jasełkach, rozpoczynając i kończąc je wyeksponowaną postacią Maryi. W spektaklu wzięło udział 35 uczniów z Polanicy Zdroju, ze Szkoły Specjalnej i Technikum Turystycznego. Odgrywam Maryję. Chciałam wystąpić, bo ponieważ jest to bardzo ważne i bardzo się cieszę, że siostra mnie wybrała. A czym dla Ciebie są te jasełka? Są tym, że wtedy narodził się Pan Jezus. Bardzo przyjemnie odbieram te jasełka, bardzo się staraliśmy w przygotowaniu, było dużo prób i myślę, że bardzo pozytywnie ludzie to odbiorą. Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie mogą wystawić spektakl przeplatany muzyką, tańcem. Ruch jest tym, w czym czują się najlepiej, czują się bardzo pewnie. Czasem z powodu różnych wrodzonych chorób lub wad mają trudności w dialogach, wypowiedziach, a ruch jest tym, w czym odnajdują się wspaniale. Jak odbierasz te jasełka? Dobrze. No dobrze, dobrze, bardzo super. Lubimy tańczyć i się z tego cieszymy. Jasełka są po to, żeby nam w sposób plastyczny, artystyczny przedstawić tą prawdę, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata. Na pewno w przyszłym roku również będziemy przygotowywać jasełka. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia ich, chociaż kto wie, kiedy to jeszcze będzie. Ale na pewno, bo to jest coroczna tradycja naszego ośrodka i Fundacji Szansa. Powstań, Polsko, i bądź wierna.